Witajcie w poniedziałek. Dzisiejszy temat lekcji to aktorzy w Teatrze Lalek. Dzisiaj właśnie tym będziemy się zajmować. Bliżej poznacie pracę w teatrze, poznacie również różne lalki, które mogą w tym teatrze występować. A na matematyce przypomnimy sobie liczenie w zakresie 20. Dzisiaj będziemy potrzebować książek do języka polskiego, podręcznik i ćwiczenia, a do matematyki podręcznik, ćwiczenia i zeszyt do kaligrafii. Przygotujcie proszę także zeszyty do języka polskiego i do matematyki. Dzisiaj zaczynamy od matematyki. Przygotujcie proszę podręczniki i zeszyty. Podręczniki otwieramy na stronie 30. Przechodzimy do zadania pierwszego. Ile ślimaków widać na każdej ilustracji? Pod liśćmi sałaty schowały się 4 małe i 3 duże ślimaki. Zasłonie. Ile ślimaków zostało? Zapisz obliczenia w zeszycie. Zadanie drugie. Odczytaj, jakie działanie utworzą liczby w żółtych kółkach. W podobny sposób utwórz inne działania. Zapisz je w zeszycie. Możesz sobie pomóc, zasłaniając wykorzystane liczby. Pierwsze działanie to 18 odjąć 8 równa się 10. Teraz Waszym zadaniem jest stworzenie 3 kolejnych równań. Zadanie trzecie. Oblicz. Możesz korzystać z liczydła. Odczytaj prawidłowy wynik. A teraz sprawdźmy razem. 12 dodać 4 równa się 16. 14 dodać 3 równa się 17. 17 odjąć 6 równa się 11. 20 odjąć 4 równa się 16. 16 dodać 2 równa się 18. 13 dodać 5 równa się 18. 14 odjąć 3 równa się 11. I 20 odjąć 8 równa się 12. Ostatnie zadanie. Jakie liczby można wstawić w okienka? Tutaj w tym zadaniu będą to wszystkie liczby, które są mniejsze od 6, czyli 5, 4, 3, 2, 1, a także 0. Tutaj będą wszystkie liczby, które są mniejsze od 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Następnie liczby mniejsze od 10. Teraz liczby, które są większe od 19, czyli na przykład 20. Liczby, które są mniejsze od 8, czyli na przykład 7 albo 6. I liczby, które są większe od 15, czyli na przykład 16, 18, 20. Przechodzimy teraz do ćwiczeń z matematyki. Otwórzcie je proszę na stronie 39. Zadanie pierwsze. Jak możesz wypłacić 20 zł? Skorzystaj z monet i banknotów. Podaj kilka przykładów. A następnie zastanów się, co możesz kupić za 20 zł. Zapisz obliczenia. Przechodzimy do zadania drugiego. Marek bawił się w wyścig samochodowy. Do mety dojechało 20 samochodów.
Pokoloruj samochody zgodnie z instrukcją. Drugi na czerwono, siódmy na niebiesko, dziewiąty na żółto, dwunasty na zielono, siedemnasty na pomarańczowo, osiemnasty na żółto, dwudziesty na fioletowo. Przed nami zadanie trzecie. Odejmuj liczby przy każdym boku trójkąta i wpisz wyniki w okienka. Przechodzimy teraz do strony 40, zadanie czwarte. Ile gum do rzucia mają do rozdzielenia pomiędzy siebie Ula, Pola i Kuba? Uzupełnij tabelkę. Ja uzupełniłam tabelkę właśnie w taki sposób. A w jaki sposób Wy uzupełniliście tabelkę? Zadanie piąte. Policz i zapisz, ile samochodów było na parkingu przed salonem samochodowym. Tak, macie rację. Samochodów było 20. Po chwili z parkingu odjechały 3 samochody, a potem jeszcze 2. Możesz skreślić lub zakryć je na ilustracji. Ile samochodów zostało? Zadanie szóste. Jakie liczby ukryły się pod figurami? Zapisz je. Na zakończenie części matematycznej chciałabym, abyście otwarli zeszyty do kaligrafii z matematyki. Na stronie 25 i tutaj w ramach powtórzenia uzupełnili liczby od 16 do 20, a także obliczyli wszystkie równania. Za chwileczkę przeniesiemy się do teatru, w którym, jak wiecie, występują aktorzy. Mają oni świetną dykcję, którą ćwiczą. Teraz przed nami dla Was ćwiczenia właśnie takie dykcyjne. Spróbujcie powtórzyć. Kto tam tak tka? To matka Atka tam tak tka. Kto tam tak gada? To matka Adama tam tak gada. W Strzebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc mordą. W czasie suszy szosa sucha. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Jestem pewna, że świetnie Wam poszło. A teraz przechodzimy do podręczników z języka polskiego. Otwórzcie je proszę na stronie 73. Zadanie pierwsze. Przeczytaj podpisy obok odpowiednich elementów ilustracji. Na podstawie ilustracji powiedz, jak wygląda teatr. A teraz zapraszam Was na krótki film o teatrze. Dowiecie się, jak tam wszystko wygląda, kim jest reżyser, co robi aktor, a gdzie siedzą widzowie.
Teatr Polski w Warszawie przedstawia. Jak powstaje spektakl teatralny? Najpierw szukamy inspiracji i pomysłu, o czym zrobić spektakl. Może znajdziemy go w książkach. Później piszemy scenariusz i dialogi, czyli co kto mówi w spektaklu. Tekst można wymyślić swój albo napisać na podstawie książki. Mówimy wtedy o adaptacji. Następnie reżyser wybiera aktorów i robi z nimi próby. Kostiumograf projektuje stroje. Projekty strojów idą do pracowni krawieckiej, gdzie wybiera się materiały i szyje. A w pracowni petukackiej powstają petuki i różne nakrycia głowy. W pracowni szewskiej tworzy się buty, dzięki czemu możemy mieć buty z różnych epok, których się już nie kupi. W garderobie aktorzy przymierzają kostiumy. W tym czasie scenograf tworzy projekty dekoracji. Jeśli spektakl rozgrywa się na statku lub w pałacu, trzeba to zbudować i wnieść na scenę. Takie konstrukcje buduje się w stolarni. Jeszcze tylko próby aktorskie ze scenografią i kostiumami i można zapraszać publiczność. Koniec. Za chwileczkę zaproszę Was do mojego biurka. Przygotowałam tutaj takie karteczki. Będzie to powtórzenie tego, czego teraz dowiedzieliście się z filmu. Po jednej stronie mamy 6 wyrazów związanych z teatrem. Po drugiej stronie mamy wyjaśnienia tych wyrazów. Waszym zadaniem będzie połączenie wyrazów z ich wyjaśnieniami. Nasze wyrazy to spektakl, widownia, reżyser, kurtyna, aktor, scena. Jak już połączycie odpowiednio, zapiszcie proszę do zeszytu. Spektakl to przedstawienie teatralne. Widownia to miejsce, gdzie siedzą widzowie. Reżyser wybiera aktorów i czuwa nad ich grą. Kurtyna to zasłona, która zasłania scenę. Aktor to ktoś, kto odgrywa rolę na scenie. Scena to miejsce, gdzie występują aktorzy. Wracamy teraz do podręczników, do strony 73. Zeszyty do języka polskiego też będą nam jeszcze potrzebne. Zadanie drugie. Teatr lalkowy to specjalny rodzaj teatru.
Aktorzy w tym teatrze poruszają lalkami i mówią za nie, ale sami zwykle są niewidoczni. Ułóż z kolorowych sylab nazwy lalek teatralnych i zapisz je w zeszycie. Lalki teatralne to marionetka, pacynka, kukiełka. Przejdziemy teraz do zeszytów ćwiczeń z języka polskiego. Otwórzcie je proszę na stronie 62. Zadanie pierwsze. Połącz wyrazy w pary. Ułóż zdanie z wybraną parą. Nasze pary wyrazów to szmaciana kukiełka, piękne dekoracje, głośne oklaski i zdolna aktorka. A moje zdanie brzmi tak. Aktorzy po spektaklu otrzymali głośne oklaski. A teraz uzupełnij zdania. Wykorzystaj utworzone przez siebie pary wyrazów. Porównajcie swoje zdania. A to moje zdania. Hance podobała się szmaciana kukiełka. Beacie podobały się piękne dekoracje. A jak wyglądają Wasze zdania? Przechodzimy do zadania drugiego. Czytaj uważnie. Obrazek marionetki zastąp ci, a obrazek pacynki zastąp ci. Przepisz zdania. Tak wyglądają nasze zdania. W ciemnym kącie teatru lata ćma. Maciek lubi bawić się ciuchcią. Babcia potrafi uszyć szmacianą lalkę. Na zakończenie dzisiejszej lekcji chciałabym, abyście otwarli podręczniki na stronie 72. Znajdziecie tutaj tekst. Kto się tak kłóci? Możecie go śledzić. A posłuchajcie, jak ja czytam. Opadła kurtyna. Widzowie opuścili teatr. Bardzo im się podobało. A tu nagle w ciemności słychać jakieś kłócące się postacie. Co z ciebie za kopciuszek? Umiesz tylko wymachiwać rękami i nogami. Mówi ze złością pacynka. Bo mam nogi, mądralo, a ty? Odcina się kukiełka z oczami jak paciorki. Obie macie być cicho, tylko ja tu umiem naprawdę dobrze grać. Woła marionetka. Ciekawe, co wy o tym myślicie. Zastanówcie się, czyje głosy było słychać w teatrze po spektaklu i czego dotyczyła kłótnia. Na podstawie ilustracji powiedzcie, jak wygląda pacynka, jak kukiełka, a jak marionetka. Teraz chciałabym Wam powiedzieć, jak wygląda pacynka, jak marionetka, a jak kukiełka. Posłuchajcie. Pacynka to zakładana na dłoń i poruszana palcami aktora lalka. Są też duże pacynki. Aktor wkłada dłoń w głowę takiej pacynki, odpowiednio porusza ustami lalki, jej czołem, nosem. Wtedy pacynka robi miny i naśladuje mowę. Kukiełka to lalka teatralna, osadzona na kiju. Proste kukiełki machają nogami i rękami. Są też takie, do których rąk są przymocowane sztywne druty. Wówczas aktor, lalkarz, tak porusza drutami, aby lalka mogła wykonywać różne gesty. Na przykład łapać się za głowę, pomachać do kogoś lub komuś pogrozić. Marionetka to lalka, którą aktor porusza, czyli animuje. Od góry za pomocą nitek zawieszonych na specjalnym krzyżaku. Nitki te są przymocowane do elementów lalki. Każda nitka porusza inną częścią lalki. Lalki występują też w teatrze cieni. Są to lalki płaskie. Za nami ostatnia lekcja, która była związana z teatrem. Dlatego chciałabym, abyście przygotowali jakieś lalki. Mogą to być
pacynki, mogą to być kukiełki, mogą to też być lalki płaskie, właśnie takie lalki do teatru cieni. Jeżeli ktoś z Was jest chętny, może zamienić się w reżysera i wyreżyserować swoją własną sztukę teatralną. Możecie nagrać filmiki albo zrobić zdjęcia i je przesłać. Dziękuję Wam za dzisiejszą lekcję. Widzimy się już jutro, tym razem tak prawie na żywo. Do zobaczenia!